wszystkim, z tej strony Ula i dzisiaj przyszła do mnie paczucha od Wiktorii. Będziemy sobie ją rozpakowywać. Przy okazji powiem wam kilka informacji. Na przykład dlaczego nie było filmików znowu przez prawie miesiąc. Większość z was pewnie wie, jak to teraz wygląda, bo zaglądacie na zakładkę społeczności na kanale. Cieszę się, że coraz więcej was tam zagląda. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam się dzieje, czemu nie ma filmów, to zawsze tam będzie informacja. No ale jeśli ktoś tam nie zagląda, to mówię. No cóż, po prostu życie, jeszcze raz życie. No. Praca, zamieszanie ze studiami, zamówienia i tak dalej. Na szczęście teraz mam odrobineczkę czasu i postaram się ponagrywać kilka filmików dla was na zapas, bo za tydzień wyjeżdżam. Poza tym Luan 2 powolutku, ale naprawdę posuwa się do przodu. Dostałam prawie wszystkie kwestie od aktorów i prawie cała scenografia jest już gotowa, także niedługo może uda mi się zacząć nagrywanie przed wyjazdem. Daty premiery nadal nie znam, raczej będzie ona dalsza niż bliższa temu, co mówiłam wcześniej. No ale cóż, to tyle co u mnie. Ja podejrzewam, że następnym filmikiem po tym będzie tutorial na uprzęż z Luan, ponieważ muszę kilka zrobić po prostu do filmu i przy okazji to po prostu nagram. Także zapraszam was do odpaczkowywania. Okej, okay, tutaj jest konik dla mnie. Jest to Breyer Traditional Gososa, czyli rybaczek. Maluszek jest w świetnym stanie, jest przeuroczy i postaram się potem wam pokazać, jak wygląda z bliska. Poza tym jednak dostałam też bardzo dużą ilość gratisów, jak widzicie. Tego wszystkiego miało tu nie być, ale cóż. Tradycyjnie zaczniemy od listu. Hejka Ulu, mam nadzieję, że gososa będzie miało ciebie dobrze oraz że ci się spodoba. Dodałam również gratisy, mam nadzieję, że ci się przydadzą. Zrobiłam również dla ciebie rysunek, oczywiście konik. Pozdrawiam i życzę miłego dnia, wieczoru. Vika z White Arabian. Tutaj dostałam prześliczny rysunek. Jak widać jest to fanart Luan 2, która jeszcze nie wyszła, ale już dostaję fanarty, także... Ogólnie mówię od razu, możecie wysyłać mi rysunki, fanarty z Luan 2 i nie tylko, ja bardzo chętnie zawsze oglądam. Może kiedyś zrobimy nawet odcinek z waszymi pracami, bo to jest naprawdę super miłe. Żeby było śmiesznie, dostałam również kilka pytań od Wiktorii. No to powiedzmy na nie. Czy boisz się chodzić wieczorem po mieście? Po moim nie, ponieważ żyję w takiej małej dziurze, że nie ma się czego bać. Jaki model chciałabyś mieć najbardziej? Na ten moment chyba Sussexion Il Fire z Breyera. Tak mniej więcej ile czasu spędzasz przy modelach dziennie? Ciężko powiedzieć, bo dziennie to się będzie rozkładało na naprawdę nieduży czas, bo są dni, kiedy siedzę od rana do nocy przy modelach, albo nawet w ciągu nocy, a są takie, że w ogóle tego nie ruszam. To jest zupełnie naturalne. Dobra, zajmijmy się gratisami, bo ich jest naprawdę dużo. Po pierwsze Clay Magic, który jest najlepszym klejem, jeżeli chodzi o akcesoria. Polecam dla wszystkich. Kilka skrawków materiału, który nazywa się Minki. Myślę, że do czego się na pewno wykorzystam. Może coś do Luan z tego powstanie, kto wie. Kilka skrawków tkaninek bawełnianych, które mogą się przydać na jakieś czepraczki. Takie śliczne, cienkie sznureczki, które są w paczce razem z kolorowymi spinaczami biurowymi. To się na pewno przyda na haltery. Duże ilości druciku. Drucik się mega przyda, zwłaszcza taki jak tutaj, bo jest bardzo plastyczny i będą z niego fajne sprzączki, także bardzo dziękuję. Mamy nawet kawałki skóry naturalnej, również się bardzo przyda. Trochę filcu. Kolejna tkaninka. Wstążki i włóczkę. To by było na tyle z tego, co dla was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że filmik się wam jak w miarę podobał. Bardzo dziękuję Wiktorii za wymianę. No, was zapraszam do kolejnych filmików, mam nadzieję już niedługo. Trzymajcie się!